Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was głośniczek Bluetooth, który wysłał mi sklep HardPC. Link do sklepu w opisie tego filmiku. Także tak wygląda głośniczek. Ja może zdejmę tą pokrywę z zewnątrz plastikową. Proszę bardzo. Tutaj mam taką ulotkę dookoła. Model HP S6000. Z ciekawszych rzeczy dwuletnia gwarancja producenta, oczywiście kompatybilność z wszystkimi urządzeniami, które wspierają Bluetooth i również urządzeniami, które mają wejścia 3,5 mm, jacka 3,5 mm, także możemy głośniczka używać również za pomocą kabelka. Tutaj z tyłu tej ulotki również taka krótka instrukcja obsługi. Pokazane jest, że możemy zdjąć podstawę lub też możemy kompletnie ją tutaj zdemontować z tego głośniczka. Za chwilę postaram się to ogarnąć. Najpierw odkręcamy. Tutaj mamy sporo dobroci, że tak powiem. Dobra, na razie to odstawiamy. Zaczniemy od papierologii, której jest tu niezmiernie dużo. Jak na taki mały głośniczek, to naprawdę powiem Wam szczerze, że jest tego od groma. Quick setup, product notice i gwarancja. Trzy takie dość pokaźne pliki ulotek, torebeczka, także możemy sobie głośnik przewozić. Możemy go używać, podejrzewam, na tej podstawce lub też bez podstawki, tak mi się wydaje przynajmniej. Kabelek USB, do czego? Do ładowania oczywiście głośnika. Kabelek czy długi, czy krótki, zaraz się okaże. No, około metra. Spoko, wystarczy. No i tutaj mamy taką torebeczkę z logo HP. Bardzo przyjemna w dotyku. Możemy sobie głośnik transportować. Pod spodem już pusto. No i teraz... O! Cyk! Widzieliście? No i co? Aha. Musimy to zdjąć, żeby podłączyć jacka 3,5 mm. Tutaj mam taki bolec. Widzicie? Za ślepkę. Cwane. No dobra. Chyba, że nie chcecie używać głośnika z kabelkiem, to w tym momencie możecie używać go na tej podstawce. Niewielki. Naprawdę niewielki. Bardzo fajnie wygląda. Kolor, no powiedzmy, rzecz gustu. Oczywiście. Logo HP. Z tyłu mamy włącznik, wyłącznik. Co tutaj jeszcze mamy? Diodę do ładowania, wejście do ładowania na micro USB i oczywiście wejście na jacka 3,5 mm, natomiast kabelka nie mamy w komplecie dołączonego, także trzeba go samemu kupić. Ciekawy jestem, czy głośniczek odpali bez ładowania. Działa. To teraz go połączymy z moim smartfonem. Shut up. No i... Szuka. Ale czy znajdzie? Jest. HP S6000. Proszę bardzo. Łączymy. Połączone. Sparowane. No i sprawdzimy, jak tutaj ta muzyczka w tym głośniku gra. Nie mam żadnego pokrętła do podkręcenia. O, proszę, logo się pali. Tak myślałem. Tak pokażę, żeby lepiej było widać. Logo podświetlane HP po włączeniu głośnika, także to informuje nas o tym, czy głośnik jest włączony, czy też nie. Cholera, te lampy tutaj nic nie pozwalają mi pokazać. Także tak to wygląda. No i odpalmy jakąś muzę. Muza, tylko muszę znaleźć taką, którą będę mógł puścić. O, mamy. Tutaj na filmie, żeby o prawa autorskie nie został posądzony. Dobrze, dobrze. What the fuck is that? Nie o tym myślałem. O! Ja chciałem to włączyć. O! Tu mam mikrofon. Chciałem do kamery przykładać. Powiem tak, szału nie ma,
Ale jak na takie wymiary głośniczka, całkiem spoko, powiem szczerze. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, jeżeli umieszczę go tutaj na tej podstawce. Czyli wkładamy go na miejsce. Czy będzie jakaś różnica w brzmieniu. No i widzicie, nie mogę teraz włożyć, zepsułem. Bo źle wkładałem. Proszę bardzo, odpalamy. Taki pogłos tutaj się robi od spodu. Nie, raczej chyba lepiej bez. O, tak też stoi. Na połówce. Zdecydowanie lepiej gra bez podstawki. Na spodzie macie, ja zapauzuję, bo nie będzie mnie słychać. Na spodzie macie taką gumowaną podstawkę, żeby wam nie porysowało biurka, również się tam gdzieś nie ślizgało po tym biurku. Tu pokażę, bo tam nie widzieliście, także spoko. Tak to wygląda. Jeszcze raz włączymy. Czystym dźwiękiem tego bym nie nazwał, ale jak mówię, jak na takie wymiary gra całkiem spoko. Teraz go wyłączymy. Także tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Link do sklepu Hard PC w opisie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.